Chciałbym wrócić pamięcią do innego, równie uroczystego spotkania, które dokładnie w tym miejscu odbyło się 3 lata temu. Uczestniczyli w nim prezydent firmy Sikorski, pan Jeffrey Pino, jego współpracownicy oraz pracownicy tego zakładu, Polskich Zakładów Lotniczych. Zebraliśmy się wtedy, aby ogłosić wejście do rodziny firmy Sikorski. Obok zadania wyprodukowania najnowocześniejszego śmigłowca, jakie przed nami postawił właściciel, firma Sikorski, my, kierownictwo oraz załoga tej firmy, postawiliśmy sobie jeszcze jedno. Udowodnić wszystkim, że potrafimy podjąć to wyzwanie i udowodnić po raz kolejny, że ta załoga potrafi to zrobić. PZL Mielec jest miejscem produkcji najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie śmigłowców. Jesteśmy gotowi produkować je dla Polski i dla innych krajów na całym świecie. Pragnę pogratulować wszystkim Państwu tego niezwykłego sukcesu i nowego początku. To jest dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo piękny dzień. Gratuluję pierwszego S-70i helikoptera. The second principle is wysoka jakość. Zakłady PZL pokazały swoje zaangażowanie w jakość, która jest jakością światowej klasy. Jakość już pierwszego śmigłowca S-70i jest na poziomie typowym dla dojrzałej linii produkcyjnej. Razem tworzymy nowy produkt, śmigłowiec S-70i, który będzie najlepszym śmigłowcem na świecie już niedługo. W dniu dzisiejszym świętujemy wspaniałe zakończenie produkcji pierwszego śmigłowca S-70i International Black Hawk. Ten sukces był możliwy dzięki wielkim wysiłkom naszych pracowników i dostawców globalnych. Nasz zespół pracował wytrwale i z zaangażowaniem na wszystkich etapach, od projektu przez rozwój do produkcji tego produktu. Wierzymy, że śmigłowiec S-70i stanie się liderem na międzynarodowym rynku średnich wiropłatów. Proszę Państwa, brawa ogromne. Lata temu, w zupełnie innych warunkach, nastąpiło przejmowanie firmy. Ta firma miała nowego właściciela i tylko determinacja i chęć pokazania, że przemysł lotniczy w Mielcu to rzecz niezwykle ważna, udało się. Udało się zarządowi firmy, udało się pracownikom. To jest efekt tego zaufania. To jest nowoczesny helikopter, który jestem pewien, że przyniesie nam wszystkim, Polsce, ale również Państwu, waszym rodzinom, waszym przyjaciołom w Stanach Zjednoczonych powód do dumy i do satysfakcji. Kiedy miałem zaszczyt być marszałkiem województwa z
stworzyliśmy wtedy na początku taką ideę Doliny Lotniczej. I widzę wielu przedstawicieli zakładów, które produkują produkcję lotniczą na Podkarpaciu, wtedy, kiedy to zakładaliśmy. Było to takie marzenie, czy nam się uda, czy podołamy. Dzisiaj na Podkarpaciu praktycznie cała produkcja lotnicza Rzeczypospolitej mieści się w miastach Podkarpacia. W takiej firmie jak firmie lotniczej załoga, pracownicy to ogromny kapitał. Zastanawiamy się, czy to dzisiaj jest fakt, czy nie, i uczestniczymy w tej wspaniałej uroczystości. Myślę, że rzeczywiście przeciwników było, ale było niewielu, niedowiarków także było niewielu, ale także dziś nie zaszkodzi dla przykładu się uszczypnąć, żeby stwierdzić, że to są fakty, to jest rzeczywistość.